Joanna i Michał Starak, prowadzący gospodarstwo rolne Dyniowy Zakątek we wsi Olszany w powiecie świdnickim, zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku. Statuetkę Złotego Jabłka odebrali podczas uroczystej gali w Warszawie. Przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zostaliśmy zgłoszeni jako kandydat. Po jakimś czasie przyjechała do nas na wizytację kapituła konkursu Rolnik Farmer Roku. Zwizytowali nas, oglądali nasze gospodarstwo, przede wszystkim nasz Dyniowy Zakątek. Byli pod wrażeniem, to było widać, więc mieliśmy taką cichą nadzieję, że jadąc do Warszawy, zgarniemy to trofeum. Gala była bardzo fajna, profesjonalnie przygotowana, pod patronatem ministra rolnictwa. Zgłoszonych było około 450 gospodarstw, więc konkurencja była naprawdę duża. Czujemy się bardzo, bardzo wyróżnieni, że nasi klienci przede wszystkim nas doceniają, bo to dzięki nim tak naprawdę się rozwijamy. Przychodząc do nas, zachęcają nas do następnych smaków, do robienia różnego rodzaju innych pysznych rzeczy. Teraz rozwinęliśmy się na tyle, że mam bardzo dużo produktów dyniowych, między innymi zupy dyniowe, które są nowością od niedawna. Są pasty dyniowe różnego rodzaju, są pierogi, są naleśniki, są oleje. Od tego pierwszego słoika się zaczęło. Dziś mamy fajnie prosperujący taki dyniowy sklepik. Czasami już jak jesteśmy mocno niewyspani, to mówimy, że najchętniej byśmy wyrzucili ten pierwszy słoik, ale jakoś się to tak nakręca, że idzie dalej. Nasza mała, niewielka sprzedaż była w domu na ganku. Jak rozpoczęła się pandemia, ogłosiliśmy na Facebooku, że zamykamy naszą działalność. Myśleliśmy, że nikt do nas nie przyjdzie. Co się okazało? Mnóstwo telefonów, wiadomości, że dlaczego my chcemy do was przyjeżdżać. Wystawiliśmy namiot przed bramą, ludzie przyjeżdżali, odwrócili się od tych dużych sklepów, poznali, co to jest dobry produkt regionalny. Takich rolników jak my jest coraz więcej, co nas bardzo cieszy. Ludzie pokazują, co produkują, robią to dobrze, a konsumenci doceniają to. Ważne na przykład w naszym przypadku, że konsument przyjedzie do gospodarstwa, zobaczy, że to u nas rośnie, że produkt, który znajduje się w słoiku, jest z naszego gospodarstwa wytwarzany od A do Z, czyli ono rośnie tutaj, dojrzewa, jest zbierane i potem przetwarzane. Ludziom się bardzo to podoba. W Dyniowym Zakątku można również kupić wiele ciekawych produktów przygotowywanych przez rolników z regionu. Bardzo tutaj skrupulatnie wybieramy to, co chcemy u siebie mieć i znamy te osoby, tak? Jeździmy do nich do gospodarstw, patrzymy, jak oni to produkują, czy faktycznie jest to ich i dopiero wtedy my próbujemy i bierzemy to do siebie do sklepiku. Zazwyczaj przede wszystkim, tak? Są to rolnicy, którzy są zarejestrowani w rolniczym handlu detalicznym i robią to tak jak my, czyli z sercem i z pasją. Oprócz typowego sklepu z produktami regionalnymi, w Dyniowym Zakątku działa zagroda edukacyjna. Przyjeżdżają do nas dzieciaki i nie tylko. Prowadzimy różne warsztaty. Jesteśmy też w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Przyjeżdżają do nas, chwalą nas, bardzo nam się to podoba, rozwijamy się, idziemy do przodu. W piecu chlebowym robimy ciekawe rzeczy, na przykład pizzę, pierożek dyniowy. Dzieci samodzielnie lepią bułeczki dyniowe. Wszyscy fajnie się zajadamy, widać, że smakuje. To są znakomitej jakości produkty, jak tylko mogę, to zaopatruję się. Świeżość, dobry smak. Staram się jak najczęściej, mieszkam nieco dalej, ale w miarę możliwości, jak jestem, to wywożę pełen bagażnik. Uwielbiam zupę dyniową, uwielbiam bułeczki dyniowe, ale również przetwory słodkie. Każdy tutaj produkt jest dopieszczony, dopracowany z sercem i to czuć, jak się je. I chlebek, i bułeczki różnego rodzaju, miody, sery, wędliny, wszystko, dosłownie wszystko. No i wyroby z dyni. No to z dyni to już wiadomo, tak, to już bezapelacyjnie. O tym już nie mówimy nawet. Bardzo serdecznie polecam, zwłaszcza, że tutaj regionalne, wszystko zdrowe, także... A co najczęściej? No właśnie, głównie po olej. Zaczęło się od oleju jest to mój ulubiony produkt. Chcemy, aby ci nasi klienci przyjeżdżali tutaj do nas, przede wszystkim do gospodarstwa. Bardzo dużo mamy zamówień w tygodniu, tak, które realizujemy na piątek i tak naprawdę nasza praca zaczyna się od wtorku, żeby móc przygotować się na ten piątek. Warto przyjechać, zapraszam wszystkich Państwa, wszystko tak naprawdę pieczemy rano. Państwo przyjeżdżacie na godzinę 15, część rzeczy jest ciepła, tak? Także jest ten zapach, jest ta chrupkość, jest gwarancja, że wszystko jest świeże.
Gratulujemy nagrody, a wszystkich Państwa zapraszamy do wsi Olszany w powiecie świdnickim na degustację i zakupy dla całej rodziny.